W tym filmie chciałbym uporządkować te sześć liczb od najmniejszej do największej. Najmniejszą ustawimy po lewej, a największą po prawej. I zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i sprawdzenia, czy potraficie zrobić to samodzielnie, zanim zrobimy to razem. No to jeżeli spróbowaliście, to teraz zróbmy to razem. Żeby sobie trochę pomóc, nanieśmy te liczby na oś liczbową. Tu mamy oś liczbową, zaznaczmy na niej po kolei wszystkie te liczby. Pierwsza liczba to 7 trzecich. Zobaczmy, czy da się to wyrazić w jakiś inny sposób, na przykład jako liczbę mieszaną. Będzie wtedy łatwiej zaznaczyć ją na osi. 7 trzecich, ile to jest całości? Całość to 3 trzecie. To się równa 3 trzecie plus jeszcze jedno 3 trzecie. Razem mamy 6 trzecich i zostaje jeszcze 1 trzecia. To jest razem 7 trzecich. /3. 3 plus 3 plus 1 równa się 7. 3 trzecie to jedna całość, 3 trzecie to kolejna całość, czyli to się równa 2 i 1 trzecia. Czyli 7 trzecich to to samo co 1, 2 i widzimy, że pomiędzy kolejnymi liczbami całkowitymi mamy 3 odcinki. Czyli zaznaczone są trzecie części całości. Czyli 2 i 1 trzecia to będzie ta pierwsza kreska pomiędzy dwójką i trójką. Czyli tutaj to jest 7 trzecich. Dalej mamy minus 5 drugich. Ta sama logika, minus 5 drugich to to samo co minus 5 drugich, a 5 drugich to 2 drugie, dodać kolejne 2 drugie i dodać 1 druga. To razem 2 i pół. To jest 1, to jest 1 i to jest pół. To się równa, to jest 1, plus 1, plus 1 druga, razem 2 i 1 druga. Tu mamy jeszcze znak minus, czyli minus 2 i 1 druga. Minus 1, minus 2... I minus 2,5 to będzie w połowie drogi pomiędzy minus 2 i minus 3, czyli to będzie tutaj. To jest minus 5 drugich. Dalej mamy 0, to nie jest trudne, właściwie mamy dokładnie zaznaczone na osi miejsce, w którym jest 0. Dalej mamy minus 2 i minus 2 też jest zaznaczone na osi. Dwa całkowite kroki w lewo od 0, tutaj dokładnie leży minus 2. Dalej mamy minus 12 czwartych. I pewnie od razu zauważyliście, że 12 podzielone przez 4 to 3, czyli to jest to samo co minus 3, czyli tutaj będzie minus 12 czwartych. Albo gdybyśmy chcieli użyć tej samej logiki, co w przypadku tych pierwszych dwóch liczb, to możemy powiedzieć, że minus 12 przez 4 to to samo co minus 12 przez 4, czyli 4 czwarte. Dodać następne 4 czwarte to razem będzie 8 czwartych. Dodać jeszcze jedno 4 czwarte razem 12 czwartych. Tu 1, tu 1 i tu 1. Razem 3, czyli minus 3 to to samo co minus 12 czwartych. I na koniec jeszcze jedna liczba minus 3,25. To to samo co minus 3,25 to to samo co minus 3 i 25 setnych, a 25 setnych to to samo co 1 czwarta. 25 to 1 czwarta ze 100, czyli to to samo co minus 3 i 1 czwarta. No to zaznaczmy na osi minus 1, minus 2, minus 3 i jeszcze musimy przesunąć się o 1 czwartą. Nie zrobimy tego super dokładnie, ale będzie to mniej niż 1 trzecia, czyli będzie to gdzieś tutaj. To jest minus 3,25. Teraz chcemy uporządkować te liczby od najmniejszej do największej. Właściwie już to zrobiliśmy. Najmniejsza to 3,25, potem minus 12 czwartych, potem minus 5 drugich. Potem minus 2, potem 0 i największa 7 trzecich. No i zrobione.